Planet Black. Czy witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Zet i witam was w pierwszym odcinku ze Skywarsów. Tak, dzisiaj dopiero pierwszy odcinek ze Skywarsów. Pytałem was się w poprzednim odcinku, właśnie tym, który nagrałem z Kasprem, że już niestety albo nie będzie Minecraft, albo po prostu wybierzeć jakąś opcję i pisaliście, żebyśmy nagrywali jak najwięcej tych minigamesów, ale dzisiaj niestety Kaspra nie ma, no to pomyślałem, no to czego nie, to sam po prostu sobie nagram. No i dzisiaj zagram sobie 3 arenki, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj gram na serwerze z... MC. Nagrywałem już niestety ten odcinek ze Skywarsów i wygrałem 3 areny, 3 wszystkie areny wygrałem, no ale po prostu nie wiem, jakoś przyfarciło mi się, bo ja jakoś mega, mega dobry w te areny nie jestem. No, sami zaraz zobaczycie, no mam nadzieję, że teraz mi się też jakoś uda to wygrać. 6 graczy gra, okej, 6 graczy gra, więc która wyspa jest pusta? Ta wyspa jest pusta? Super, dobra, super, mamy pustą wyspę koło siebie, mamy jakieś strzałki, czekajcie, no niestety chyba nie mamy żadnych strzałek i chwila, jeszcze jedna skrzynka. Gdzieś tu powinna być. Gdzie jest jeszcze jedna skrzynka? No niestety tutaj nie ma. No, ogólnie zrobiłem sobie skina, na szybkiego wam się, już pokażę. Ogólnie mam Minecrafta Premium od jakichś, nie wiem, 3 lat, a dopiero pierwszy raz zrobiłem sobie wczoraj skina, więc tak jak mnie prosiliście, że Kuba, dlaczego nie robisz skina, jak masz Minecrafta Premium? A ja mówię, no nie wiem, jakoś mi się nie chce. No ale tak mnie po prostu namawialiście, że aż zrobiłem sobie tego skina, no i mam nadzieję, że wam się choć trochę spodoba. Mam coś jeszcze ciekawego do założenia, no niestety, no takie itemki średnio bym powiedział, nam się trafiły. No ale czasami się trafiają lepsze, czasami gorsze. No i tutaj zobaczmy na przykład tego kolesia, jaki jest wykokrzony, a jacy my jesteśmy, w ogóle nie jesteśmy wykokrzeni. I widzimy tutaj już jakiś pyramid. No kurde, koło nas, my jesteśmy ogólnie takie słabe itemki mamy, a tutaj koło nas jest jeszcze jakiś primate, to już w ogóle mamy przegraną prawie grę. Dzięki, że próbujesz mnie zrzucić, czy w ogóle, chyba nawet w ogóle jest zabronione robienie primate'ów z kimkolwiek, więc trochę taka lipa, ale nie mogę się tu złościć, bo ja pewnie jak będę grał z Kasprem, to również będę robił jakieś primate'y, więc nie mogę tutaj nikogo wyzywać. Ogólnie zobaczmy sobie, może by nam się jakoś udało przejść na kolejną wyspę, czekajcie, może nie mamy szans, bo tutaj jest 2 typków złączonych ze sobą, więc nie mamy jakichkolwiek szans, żeby się z nimi bić. Ogrodziłem ich, więc teraz dobra, może nam się uda jakoś tutaj przejść. Dobra, jesteśmy na tej wyspie i może nam się... Super, mamy tutaj całkiem spoko itemki. Całkiem spoko itemy i mamy tutaj nawet portki diamentowe. I coś jeszcze mamy z diamentu. O, halo. Ktoś we mnie strzela tutaj. I zostało 4 graczy, w tym 2 jest złączonych, a ja jestem, można powiedzieć, 1 na 1 versus 2. Więc to jest trochę taka głupia sytuacja. I czy mamy tutaj jeszcze jakąś skrzynkę? Zaraz, chwila. Tutaj nie ma żadnej skrzynki, czekajcie, no musi gdzieś być, o tutaj chyba. O jest, mamy kolejne portki diamentowe, czekajcie, mamy już portki diamentowe, więc sobie będziemy tego brali. Mam tutaj instant heal, strzałki jakieś, okej, subcio. I czy mamy coś tutaj jeszcze ciekawego? No tak bym średnio powiedział, średnio. I jak robimy? Jak to będziemy robić? Czy z tym kolesiem się bijemy? No nie możemy się za bardzo z nikim bić, bo mamy teraz taką trochę głupią sytuację, bo z nikim za bardzo się nie możemy bić, ale możemy kogoś postrącać. Dlaczego nie? Prawda? Dlaczego nie możemy kogoś postrącać? Bo bić się za bardzo z nikim nie możemy. Pyk, pyk. No spadać, chłopy. Za bardzo z nikim się nie możemy bić, ale za to mamy całkiem sporo strzał, więc możemy chwilę postrzelać do nich. Ajajajajaj. Nie wiem, czy w ogóle, no nie mam pojęcia, czy coś mogę w ogóle zrobić. Tamtego typka mogę strącić, spróbować bynajmniej strącić. I zlatuj, chłopie, zlatuj. Dlaczego nie zlatujesz? No nie wiem dlaczego. Musimy też uważać z ilością strzał, bo tych strzałów wiadomo nie mamy też nieograniczonej ilości. Musimy też uważać. I tamten koleś, o tamten koleś coś świruje. I spadajcie chłopy. Jeden wypadł za mapę i tamten drugi też wypadnie zaraz. Dobra. No i super, zgasiliśmy 2 ziomków, którzy po prostu byli na primejdzie. I teraz musimy się zabawić z tamtym Mateuszem, czy jak on tam miał. No, czekajcie, musimy go jakoś ściągnąć, dobra, super, on spada, więc teraz mamy... Czy on spadł? Nie spadł, dobra, ale może nam się jakoś uda go łatwo... Z nim łatwo wygrać, czekajcie, musimy trafić. Ajajajaj, no traf, Kuba! Teraz? Chwila, musimy, przepraszam, teraz się tak nie odzywałem. Dobra, super. Spada.
spadł i wygrał się w pierwszą arenę. Jest, udało się, super. Ale się cieszę, dobra, więc przechodzimy już do drugiej areny. Dobra, już jesteśmy na drugiej arence w naszym dzisiejszym odcinku Skywarsów. No miejmy nadzieję, że może coś tam nam się uda, wiecie, wygrać. Nie musimy wygrywać, bo prawda, nie musimy wszystkiego wygrywać, ale chociaż żebyśmy jakieś kilka fajnych akcji zrobili. No i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że tej mapy tak średnio lubię, ale może być. Minusem tej mapy to jest to, że jak na przykład, plusem tej mapy jest to, że masz trzy skrzynki i że jest mała odległość między wyspami. No ale minusem jest takim, że jak na przykład tu jest jeden koleś i tu jest drugi i idą do ciebie z dwóch stron, no to ty nie masz co zrobić, prawda? Bo tu są małe odległości, więc na pewno się nie obronisz przed nimi, jak są dwóch, to wiadomo, z nimi nie wygrasz. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś premade'ów tutaj i nam się uda tą arenę jakoś wygrać, więc zobaczymy. Pięciu graczy jest, więc już sześciu, ktoś dołączył, więc może nam się jakoś uda to jakoś wygrać. Miejmy nadzieję, że tak i że będzie wszystko dobrze. W domku jest chyba jedna skrzynka, tak, w domku jest jedna skrzynka i powinno być całkiem dobrze. Mamy tutaj skrzynkę jakąś, dobra, i tu mamy takie, no średnie itemki mamy, ale może byśmy poszli od razu się z nimi bić, czekajcie. Tam, tutaj jest koleś, no mamy drewniany miecz, no to nie wiem, czy powinniśmy się iść z nimi od razu bić. Wydaje mi się, że jednak nie. Jeżeli mamy drewniany miecz i nie mamy nic specjalnego, to raczej nie powinniśmy się z innymi bić. Mamy oczywiście już całe EQ, z tego się najbardziej cieszę, ale niestety nie mam żadnego miecza. O, tu już mamy super dobre EQ, więc wymieńmy sobie i... No i tak jak mówiłem, to są bardzo, bardzo małe odległości pomiędzy wyspami. I tak jak wspominałem, można szybko do innych ludzi przechodzić, więc może jakoś... mi się udało do tego ziomka przejść. Czekajcie, czy on mnie widzi? Chyba mnie nie widział. Ogólnie przestawię sobie szybko jeszcze ten mieczek, żeby tutaj nie było lipy. Zjem refile szybko. Ten koleś mnie co nie widzi? Czy on, nie wiem, śpi? Czy co on tam robi w ogóle? No dobra, zobaczymy, może nam się uda. Dobra, przeszliśmy na tą wyspę i idziemy się bić z tym kolesiem. Halo, chłopaku, gdzie ty jesteś? Czekajcie, zaraz z nim zawalczymy. No gdzie jesteś? Gdzie on polas? Czekajcie, gdzie on polas? Gdzie on jest w ogóle? To on przeszedł do mnie? O co chodzi? Gdzie on jest? Może on spadł? Nie, no nie spadł, bo jest pełna liczba graczy, więc musi gdzieś tutaj być. Czekajcie, zaraz go znajdziemy. Nie będzie nam tutaj ukrywał koleś, prawda? Zaraz go znajdziemy. Gdzie on jest? Gdzie on może być? Może się gdzieś zakopał? Chociaż no... Dziwna sprawa. Gdzie on jest? Przed chwilą tu był. Dobra, wypatrzę go z góry. Wypatrzę... Aha, chyba jest. Wypadł poza mapę. To chyba on. Nie. Nie wiem, czy to był on. Szczerze wam powiem. Tu jest jakiś Mietkos, czy jak on tam ma? Makos? Nie widzę stąd, bo mam niki tak średnio zrobione, ale gdzieś ten koleś może się na mnie czai. Idź. Halo, co ty robisz? Czekajcie, klepa teraz. No i super, wygraliśmy. Wow, udało się jakoś. Nie! Dziku, nie podpalaj nas. Super, dziku spadł? Dziku spadł, udało się, dobra, obroniliśmy się. Tak jak mówiłem, te wyspy są małe, mają odległości i też ciężko czasami z innymi wygrać. Dziku jednak spadł, więc jest całkiem dobrze. I czy mamy coś tutaj ciekawego, wiecie, zobaczmy. No hełmu potrzebujemy lepszego, a lepszego hełmu jak na razie nie mamy. A mamy coś do zrzucania innych? No nie mamy też refili, więc chodźmy zobaczyć, może ktoś tam coś po sobie zostawił. Ale jednak nie, bo tutaj lawę wlałem jak się broniłem. Ale mamy tutaj killowa, killow nam nie jest niepotrzebny. No, łuk nam się przyda. Mamy sporo strzał, 23, no nie jest jakaś wiadomo ogromna liczba, ale też mamy, tych strzał jest całkiem okej. Tam jest koleś, więc można by się tutaj spokojnie po prostu przechodzimy tutaj na pełnym luzaku, sobie po prostu będziemy przechodzić na kolejne wyspy, aż w końcu się z kimś będziemy bili. Miejmy nadzieję, że nas tutaj nikt nie strąci i że uda nam się tą rękę może nie wygrać, bo nie liczę tutaj, wiecie, jakąś wygraną czy coś, ale żeby po prostu było całkiem ciekawe. No nie mamy refili, ale mamy jeszcze absorpcję, więc jest git. Idziemy na tego kolesia, idziemy na ciebie. Siema ziomuś, co tam u ciebie? Dobra, zrzucimy go, musimy go zrzucić. Spadaj, dobra, zrzuciliśmy go. Tak? Dobra, super, zrzuciliśmy ziomka. I teraz zostaje nam jeden na jeden z tym ziomem. I czy nam się to uda? Dobra. A, na dach wszedł. A to cwaniaczek. Wycwanił się chłopak. Ale spokojnie. Kurde, on ma ten refile, ale ja nie mam za to. O kurde, no trochę lipa sprawa. Ale spokojnie. Ja się tutaj... O, muszę szybko tutaj wskoczyć, żeby mnie z łuku nie trafił. Czekajcie, pyk. W ten sposób zrobimy. A, wow. Zablało trochę. Dobra, zobaczmy. I teraz...
czy będzie walka na łuki, czy będzie to walka na miecze. Ja osobiście preferuję walkę na miecze, bo średnio umiem strzelać z łuku, ale... No ale z łuku też mogę się czasami postrzelać. Ziomek, ziomek, co ty tutaj mi... Co ty ode mnie chcesz, prawda? Czekajcie, uda mi się do niego skoczyć? Okej, okay, ja mam lepszą pozycję do strzelania. Się rusza chłopak, niech się rusza, niech potańcuje przed nami. Ja w niego nie mam zamiaru strzelać, niech sobie potańczy. Dobra, i byśmy mogli jakoś skoczyć tam. Jakbyśmy mogli tam skoczyć jakoś. No nie chcę też robić jakichś pochopnych, wow, pochopnych decyzji. To też byłoby całkiem niezaciekawe. Ale jeżeli by nam się udało, o, halo ma łuk. Jeżeli by nam się udało tam skoczyć jakimś cudem, no to byłbym bardzo, bardzo zadowolony. O, dobra, on tam spadł, więc teraz mamy szansę tam skoczyć. Dobra, super, udało nam się wskoczyć, więc jesteśmy już na jego wyspie. Teraz albo się z nim bijemy, albo co zrobimy, dobra, bijemy się. Nie, przegramy tą starcie. Dobra, zepchnijmy go, gdzie on jest? Dobra, tutaj jest, musimy go zepchać. Kurde, ma refile, nie, ja nie mam refili. Musimy uciekać, co robimy? Czekajcie, wylejmy lawę pod siebie. O, nie, no niestety przegraliśmy, no ale lipa, szkoda, bo został tylko jeden ziomek. No ale co, widzimy się w kolejnej arence. Dobra, już jesteśmy w trzeciej arence. Miejmy nadzieję, że teraz nam itemki bardziej dopiszą i po prostu będziemy mogli się bardziej wykazać. Jest to znowu ta arena, na której graliśmy drugą arenkę, no ale co zrobimy, niestety to jest ta, nie chcę już wychodzić, wiadomo, nie chcę też szukać godzinami tej areny, żeby po prostu zagrać. Jeżeli nam czasem coś nie odpowiada, no to trudno, no ale zobaczymy, może nam się udałoby zdobyć pierwsze miejsce, czyli wygrać po prostu arenę. No zobaczymy zaraz, jak to się tutaj wszystko rozwiąże i czekajcie, czy tu mamy kolesia? Mam kolesia tutaj, czy go nie mamy? No nie wiem, no zaraz zobaczymy, to raczej nie powinno być żadnego problemu. Fajnie, że te szyby się tak dosyć szybko rozbijają. To też jest spoko sprawa. I co, pozakładajmy sobie pierw itemki, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Mamy jajka, mamy łuk. O kurde, łuku nie mamy, ale mamy za to dobre ity. Tam może, moglibyśmy tam skoczyć, szczerze powiedziawszy, ale nie ma po co. O, super, mamy tutaj nawet jakiś golden apple, yeah. Mamy w końcu nasze tutaj, nasze, jak to się nazywa? Tutaj, no jak to kurczę się nazywa? Złote jabłko, golden apple. No i co, tutaj... Koleś tutaj jest, dobra, koleś tutaj jest, więc przydałoby się do niego pójść, bo też nie możemy tak stać w miejscu przez cały odcinek, więc no co, idziemy do niego, idziemy do tego zioma, miejmy nadzieję, że nam się uda i że nikt nas nie będzie strzelał. Dobra, tamten koleś jest tam i tamten koleś jest jaksowy, więc nie powinniśmy się z nim bić, ale z tym kolesiem spokojnie powinniśmy dać radę. Czekajcie, zjem tylko sobie jeszcze to, wyrąbimy jedną szybę i wpadamy na fajta. Padamy na fajta, ziomek, siemano. Co ty, ziomek, śpisz? Co ty robisz w ogóle? Dobra, super, mamy mieczyk diamentowy, bardzo się z tego powodu cieszę. I coś jeszcze mamy fajnego? Hełmik słaby. Dobra, mamy wszystko w takim razie okej. Mamy refile, z czego się naprawdę mega, mega cieszę. W ogóle ten ziomek chyba mnie ani razu nie uderzył, co było bardzo, bardzo słabe z jego strony, ale... Ale może po prostu, nie wiem, zlogował mu komputer czy coś. No ale niestety, to są Skywars, tu się bije, prawda? Tu nie można mieć zlogowanego komputera. Dobra, pykamy sobie na kolejną wyspę. I tutaj ktoś był, nie wiem czy ktoś. Ile w ogóle graczy zostało, o cholera, całkiem sporo jeszcze, 5 graczy niestety. Tutaj widzę już ktoś był, ale chyba już sobie poszedł. Dobra, idziemy na kolejną wyspę. Ogólnie ile mamy jeszcze refile? Jeszcze mamy refile minutę, przez całą minutę, więc przez całą minutę to wiecie ile my możemy zrobić? Dobra, oj, coś tak zlagowało też mi. Dobra, tutaj mamy chyba nieotwartą skrzynię. Nie no, otwartą już, to o co chodzi? Potrzebujemy łuk, bo to łuk nam się bardzo przyda, a niestety łuku nie mamy niestety. Tutaj jest ziomek, ale tutaj jest ziomek. O kurde, no widział nas, niestety. Musimy w takim razie albo wracać na naszą wyspę. O, tutaj jest ziom, dobra, tutaj jest ziomek. Więc co robimy? Kurde, wikusia, więc wikusiu nie można zabić. O, refile zjadła, dobra. No i co, mamy ją na wędce, ale co robimy w takim razie? Czy się bijemy? Ona ma gorszy od nas mieczyk, ale... No ale lepsze ku, więc... Dobra, czekajcie, możemy tam się wbić na fajta. Wbijamy się tam na fajta, nie będziemy też przez cały mecz tutaj czekali. O kurde, wikusia, proszę cię, bo ty mnie strącisz. Dobra, podpaliłem, super. Nie spadnę, no nie, dlaczego spadłem, co za fail, ja pierdziule, no spadliśmy, dobra, więc co,
Zagramy sobie, jeszcze jedno, dlaczego nie? Jesteśmy już na czwartej ręce, czyli już na tej ostatniej ręce, spokojnie, nie przejmujcie się, to już będzie ostatnia ręka, po prostu chciałem zagrać jeszcze jedną, no bo taki fail, no po prostu jakaś masakra w trzeciej ręce, taki fail, tak nam nie wyszła ta arena, no bo po prostu dobrze ją podpaliłem, ale później tak spaść, no masakra, masakra jakaś. Szczerze powiedziawszy, średnio lubię tą arenę, bo ja kilka mam chyba, tylko trzy arenki, które tak lubię, tak bardzo, bardzo, no to jest ta jedna arena, z których tak, no tak średnio ją lubię, no ale też ją zagramy, zobaczymy, może nam się uda tam być. Nie lubię tej areny z tego względu, że wyspy są naprawdę bardzo, bardzo daleko oddalone od ciebie, a też sam środek jest też bardzo, bardzo daleko oddalony, więc no ciężko przejść na środek, bo wiadomo, jeżeli będziecie sobie szli, no to zaraz ktoś was zrzuci. Ale w tym momencie, wiecie co robimy? Kupujemy sobie zestaw ninja i w tym momencie może nam się coś uda w końcu wygrać. Rozgrzejmy nasze ręce. No i co, zaczynamy kolejną rękę. Mam nadzieję, że wam się ogólnie ta seria, nie wiem czy to ogólnie jeszcze zrobię z tego serię, ale jeżeli wam się będzie podobało, to czemu nie, prawda? Czemu nie? Kolejny SMS na odcinku. Co tu się dzieje z tymi SMS-ami? Albo to są powiadomienia, albo to są SMS-y, nie wiem dokładnie, ale nie skupiajmy się teraz na tym, bo teraz mamy odcinek i szukamy miecza. No, miecz mamy bardzo, bardzo, bardzo średni, ale za to co mamy? Co mamy takiego ciekawego? Mamy jakiś tutaj ten, jak to się nazywa? Mamy tutaj jakieś piłeczki, nie, to nie są piłeczki, tylko pole. Jak to się nazywa, kurczę? Śnieżki, no, śnieżki. Musimy się przedostać na tamtą wyspę, więc przedostajmy się na nią jak najszybciej. Może będzie coś ciekawego na niej. Mamy tylko jeszcze jedną perłę, a ta jeszcze jedna perła to co? O, super, mamy mieczyk. Ta jedna perła może nam posłużyć albo do przemieszczania się na kolejną wyspę, albo po prostu na środek, bo to też jest bardzo ważne. Dobra, mamy refile. Jeżeli jest refila, to jest już dobrze, prawda? Mamy refile i co robimy? Co robimy? Tam jest ziomek, tam do niego raczej nie będziemy szli. O, tutaj jest jeden ziomek. I czy moglibyśmy się z nim fajtować? No tak średnio bym powiedział. Średnio, bo on tutaj toś, no on ma niestety dobre kółe, ja mam trochę takie słabe, więc co robimy? No o kurde, strasznie słaba sytuacja, zostało tylko trzech graczy i ten Maki Play Games, to chyba ten właśnie ziomek, który jest na środku, to on wszystkich tłucze tutaj, bo on ma, sami zobaczcie jak on ma kół, no ten Maki Play Games, tak, on wszystkich tutaj zabija. O kurde, co ja mam teraz zrobić? Mam jakąś lawę, no mam lawę, no ale co ja mam zrobić, prawda? O cholera, no jest trochę słaba sprawa. A gdzie jest jeszcze jeden gracz? Jeszcze jeden gracz? Dobra, on się tutaj zabudowuje. No on, na pewno jeżeli tam do niego wskoczy, to on wygra ze mną to starcie, więc lepiej tam nie będę wskakiwał, bo sami zobaczcie jakie on ma tutaj itemy. Chyba że byśmy to jakoś inaczej zrobili, żebym zjadł teraz refile i jakoś zaskoczenia go tam zniszczył. Ale nie, raczej nie będziemy robić takich głupich akcji, bo później jeszcze nas tutaj... Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem w ogóle? Po co ja to zrobiłem? Niechcąco. Ojejku, ale nas strzelił, Boże, o co chodzi? Ojejku, ale nas strzelił. Jak on strzela w ogóle? Jaki on ma cel? Jakim cudem on tak do nas strzelił? No ale dobra, zobaczmy, no sami zobaczmy, że on jest naprawdę całkiem dobrym tym graczem jest. Ale on tam się coś zabudowuje. Moglibyśmy tam wpaść, raczej tej areny nie wygramy już z tego co widzę, bo no po prostu nie mamy szans, bo koleś ma strasznie dobre itemy. Ale musimy poszukać jeszcze jednego kolesia, gdzie jest jeszcze jeden koleś? Tam, dobra, to tam, to byśmy mogli tam jakoś wpaść. Chociaż czy ja wiem, no raczej nie wiem czy nam by się w ogóle udało tam wpaść. No ale jakby nam się udało, to bym się bardzo, bardzo cieszył. Dobra, zjedzmy sobie jedno mięsko, ten koleś coś tutaj wymyśla, kto sojusz, frytka napisała jakaś. Kurde, no ten koleś się dobrze, on dobrze gra, bo on się zabudował. No i nie mam pojęcia, co ja mam teraz zrobić, wiecie? No, nie mam pojęcia. Jakby nam wpadł do niego... Okej, może w jakimś takim momencie, gdzie... Czy on spadł? Spadł, dobra. Może w jakimś takim momencie, gdzie on się zapatrzy, czy coś w tym stylu, bym do niego po prostu tam wleciał, ale ja nie mam po prostu zielonego pojęcia, jakby to wygrać, prawda? Może poczekajmy na rozwój sytuacji, może poczekajmy, aż się zrobi śmieszne, jak to się mówi. Ale nie, poczekałbym na rozwój sytuacji, jakoś tam wleciał, czekajcie. On pewnie będzie do mnie próbował strzelać. Ja nie mogę się przemieszczać na wyspach, więc no ja nie wiem, co ja mogę zrobić. Mógłbym robić fortecę i po prostu do niego strzelać, ale nie ma łuku, więc to jest nasz największy problem. No kurde, no nie liczę na zwycięstwo w tej walce, ale... No fajnie by było, gdyby nam się coś udało wygrać. Co on w ogóle buduje? Nie mam pojęcia, co on buduje. Poczekajmy na rozwój sytuacji. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. No będzie pewnie do nas strzelał, bo on buduje jakoś tutaj, sami widzimy jakąś twierdzę. A my mamy, no strasznie słabo nam się itemki trafiły. No co trzeba niestety przyznać, że no itemków to raczej dobrych nie mamy.
No jakbym się do niego tam zbudował, to no nie wiem, to byłby jakiś średni pomysł, bo on by na 100% mnie zabił, więc no co, musimy poczekać. On tu będzie sygnalizował, że sojusz, ale wiadomo, że ja z nim sojuszu nie będę robił. Co on próbuje zrobić? Jaki on w ogóle ma mieczyk? Chyba kamienny albo żelazny. Jakbym miał kamienny, to miałbym jakieś szanse wygrać. Nie tepaj się, o co chodzi? Nie tepaj się. Czekajcie. Nie, on na pewno nie wie, że ja mam tą pełę. Chociaż może wiedzieć, prawda? Bo ja tam skoczyłem sobie z miejsca na miejsce. Kurde, no. No kurde, bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Czekajcie, może spadniesz? Spadniesz? Czekajcie, zobaczymy. Zapytamy się go tak, może coś nam by nam odpisał. A ja bym się mógł z nim fajtować. Czekajcie, zjemy refile. Czekajcie, zjemy refile i on coś tam sobie rąbie drewno. No kurde, ja nie mam z nim szans. No nie mam z nim jakichkolwiek szans. Chyba, że tak, zrobimy tak, że się tepniemy i go szybko podpalimy. To byśmy mogli mieć jakieś szanse, prawda? Kurde, no co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić? To jest ważne pytanie. Wiecie co, poczekamy sobie. Poczekamy sobie. No i zaraz do was wracam. No i co, no i znowu sfailowaliśmy, no i znowu sfailowaliśmy, no trochę taka lipna sprawa, no ale no co, no czasami tak bywa. No i co, mi się wydaje, że wam się chociaż troszeczkę odcinek spodobał, jeśli tak, to wiecie co macie robić, nie będę wam przypominał. No i co, do następnego odcinka, jeżeli wam się podobało, to możecie napisać w komentarzu, bo to też będzie bardzo, bardzo dla mnie motywujące. Do następnego odcinka, no i cześć.